Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy vloga z Las Vegas, dokładnie tak. Jesteśmy właśnie w hotelu Cezar, idziemy właśnie sobie trochę pozwiedzać, bo przyszliśmy, dostaliśmy walizki, w ogóle czekaliśmy aż 40 minut na walizki. Ogólnie ten hotel jest ogromny, jest to hotel w ogóle, w którym było kręcone m.in. Las Vegas, m.in. Ocean Eleven, także naprawdę bardzo dużo fajnych filmów i właśnie idziemy się trochę poprzechadzać, zobaczyć. Ogólnie na dworze teraz jest 44 stopnie, chyba nawet więcej, no coś takiego, około 44 stopni, także totalna masakra. Ja w ogóle w Vegas byłam już raz dawno, dawno temu, jak byliśmy na objazdówce, ale za dużo nie pamiętam, także dzisiaj fajnie w ogóle, dzisiaj idziemy sobie tak wyjść wieczorem, popatrzeć, jak to wszystko wygląda w nocy, bo to jest jednak zupełnie inny klimat rano, a w nocy. No i oprócz tego jutro mamy lot helikopterem też wieczorem, także będziemy widzieć całe Vegas wieczorem podświetlone z helikopterem. A tymczasem idziemy sobie się poprzechadzać i przy okazji popokazuję wam, co tutaj jest, bo naprawdę jest tutaj pokazywać, bo to jest po prostu to wszystko napchane. Tutaj naprawdę można znaleźć każdą rzecz, o której sobie wymarzycie. Zobaczcie moi drodzy, jaki wielki i jaki piękny jest ten hotel. Tutaj jest ogólnie kolejka do recepcji. Hi. Checking in? Yeah. We have a reservation under Dr. Price. Dr. Price? Stu, you're a dentist. Can I ask you another question? Sure. Did Caesar live here? No. I don't think so. Vegas w ogóle słynie z tego, że najlepiej robić takie check-in online, z racji, że stoi się w kolejce do check-inu po kilka godzin, z racji, że jest naprawdę mega dużo osób. I co jest też ciekawostką, jak się przechodzi przez hotele w Las Vegas, to wszędzie są kasyna. Zobaczcie moi drodzy, kto kojarzy to miejsce z filmu Las Vegas, dajcie znać, to jest to charakterystyczne miejsce. All right, everybody act cool. Like, don't say a word. Stu, you got a flash? No. Oh my god! Oh my god! Nailed the baby! My glasses okay? Your glasses are fine, dick. A tymczasem my idziemy dalej, bo idziemy teraz do hotelu Bellagio, który jest kawałek dalej. To też jest taki bardzo popularny hotel, który tutaj jest i ogólnie jest to chyba też największy hotel, jaki tutaj jest. I w ogóle zobaczcie, jak się idzie tutaj, to już widać kolejną rzecz, czyli wieżę Eiffla. No oni mają tutaj po prostu wszystko. Od wieży Eiffla, po Statuę Wolności, przez Egipt, przez jakieś różne fontanny i tak dalej. Także naprawdę jest tutaj dosłownie wszystko. Moi drodzy, hotel Bellagio słynie z tego, że są tutaj takie sezonowe wystawy i na przykład teraz jest rozstawiona dżungla, mamy tu zebrę, węże, tam jest tukan, tutaj mamy lwa, jakiegoś tygrysa, tam dalej, o proszę bardzo, tutaj są żyrafy, także nie do wiary, że to po prostu jest hotel, wygląda to przepięknie, ludzi jest po prostu pełno, wszędzie, po prostu wszędzie, gdzie się nie pójdzie, ludzi jest naprawdę masa. Fajne to zobaczyć, że po COVID-zie mimo wszystko dalej jest wszędzie pełno ludzi. Proszę bardzo moi drodzy, jest wrzesień, a w Vegas są święta i zobaczcie, jaka zarąbista lampka. To jest cały sklep po prostu z świątecznymi ozdobami. Luna. A tutaj na przykład jest restauracja, tak jakby kawiarnia z jakimiś słodyczami, w której jest wystawa, gdzie płynie po prostu litrami czekolada. No nieźle to wygląda, nieźle. Teraz idziemy jeszcze zobaczyć występ fontan, bo nawet mają tutaj fontanny i to takie ogromne. I później idziemy sobie zjeść, mimo to, że jesteśmy w Las Vegas w Stanach i tak idziemy do Chipotle, czyli coś, co jest wszędzie w Stanach, ale to dlatego, że nie jedliśmy go bardzo dawno, zresztą, że jak jeździliśmy po pustyniach, byliśmy gdzieś na jakichś takich różnych zadupiach, to nigdzie nie było ani Five Guys'a, ani Chipotle, ani In-N-Out'a. I teraz jak przyjechaliśmy tutaj, to stwierdziliśmy, że będziemy jeść już codziennie do końca tego wyjazdu, także idziemy do Chipotle.
Dzień dobry, moi drodzy, mamy drugi dzień w Las Vegas i właśnie przyszliśmy do Madame Tussauds, czyli największego muzeum z figurami woskowymi na świecie. Jest taka sieciówka, byłam zarówno w Londynie, jak i w LA, jak i gdzieś w różnych innych miejscach, ale w Vegas jeszcze nie byliśmy, dlatego przyszliśmy też tutaj. Moi drodzy, w Muzeum Figur Woskowych w Las Vegas jest cała część poświęcona filmowi Cats Vegas. Nawet mamy, proszę bardzo, cały pokój po imprezie. Mike Tyson, a tutaj jest łazienka, a w środku mamy tygrysa. Także no naprawdę nieźle jest to zrobione. Zarąbiście. Tutaj, proszę bardzo, nawet mamy miejsce, w którym brali ślub. Jest policyjny wóz. Proszę bardzo. Tak to wygląda. No serio, zarąbiście. Zobaczcie, moi drodzy, Las Vegas ma nawet swoje London Eye, a tutaj nad nami te czarne linki, które są stamtąd, to jest zipline, który przejeżdża przez całość tutaj tego, tak jakby nadworze takiego, nie wiem, zagajnika z różnymi sklepami i w ogóle. Vegas to jest dosłownie jedno wielkie kasyno. W ogóle co jest śmieszne, tutaj ogólnie całość, całe Vegas można przejść nie wychodząc w ogóle z budynków albo przechodząc dosłownie tylko na chwilę dworem, bo mają tutaj po prostu setki albo tysiące kasyn, które po prostu można przechodzić z jednego do drugiego i tak te kasyna są takie wielkie i takie długie, że idziesz na przykład, nie wiem, 100 metrów przez kasyno, później wychodzisz 20 metrów dworem i wchodzisz od razu w kolejne kasyno i tak można przejść naprawdę całe, dosłownie całe Vegas. A tutaj mamy sklep wypełniony słodyczami. Same słodycze. Kolejna atrakcja na dzisiaj, właśnie wjeżdżamy na takie wielkie koło młyńskie, które zresztą wam przed chwilą pokazywałam, nazywa się High Roller Sky Lounge i lecimy właśnie zobaczyć, jakie są widoczki. Stwierdziliśmy, że jak wieczorem mamy wykupiony lot helikopterem, to teraz sobie zobaczymy, jak wygląda Vegas w dzień na takim London Eye'u. Ma robi mi foty, a ja robię jej incepcję. To takie ładne. No zobacz, jaka ładna jesteś. Moi drodzy, wyszliśmy właśnie z lotu helikopterem i poszliśmy do liquor shopu i kupiliśmy taki alkohol jakby w żelku. To jest o smaku mojito, więc chcę tego spróbować. Postawię was tutaj. I w ogóle mam wrażenie, że jest jakaś burza piaskowa, bo coś nie stało, bo zrobiło się tak mętnie i tak strasznie dziwnie. Ale dobra, uwaga, próbujemy tego żelka alkoholowego o smaku mojito, bo mam co do tego
wysokie oczekiwania. Tak to wygląda. Nie wiem w ogóle, jak to się wyciska. Okej, chyba tak po prostu. O, dobra. Uwaga, ludzie się na mnie patrzą, trochę niekomfortowo, ale uwaga, wyciskam i gryzę. Dziwnie to smakuje. Nie. Jest w ogóle tak wieje. Tak trochę bez smaku, czuć alkohol, ale głównie bez smaku, ja powiem. Musisz ugryźć. No chyba. No, fajna, taka, przezwiązać włosy, potrzymaj. O, ale to jest ten. Twoje. Mamy jeszcze takie kulki, tak jakby koktajle w takich kulkach. Widziałam, że dużo osób tutaj pije, także uwaga, próbujemy. Ten jest o smaku peach. Tu jest jeszcze truskawka, a ja mam kokos. Trochę mocne. Tu jest mój kokosek, chyba taki kawowy. Chcesz spróbować mojego? Mocne, strasznie to jest. Dostatek. Ale nie smakuje, bo ja po prostu miałam takie słodkie, ale czuć alkohol mocno. To fajne. Uwaga, próbuję teraz mamy o smaku... Kokos. Czok. To jest chyba czekolada. No, czekoladowe to jest, pupunka. Jak mleko czekoladowe pachnie. Aha, ale fajnie. Ja lubię takie smaki. Ja chyba niezbyt, bo to wydaje mi się, że to będzie smakować jak Monte, czyli te Miller Milsie z wódką orzechową. No, tak to smakuje. W sensie taki czekoladowy. To jest. No to jest tak, jakbyś zrobiła sobie drinka Monte po prostu. Misia czekoladowego orzechowej wódki, to identycznie smakuje. Dobra, ale mamy jeszcze moje, czyli truskawkowe, więc też sobie od razu otworzę. Let's go. Lecimy z taste checkiem alkoholi. To będzie 18+. No. O, pachnie ładnie, to pachnie najlepiej. Ja mam strawberry Rita. Też mocne, ale chyba najlepsze z tych wszystkich. Jeszcze żeliki, ale już nie będziemy teraz otwierać. O, ale strasznie mocne są te drinki, ale dobre są. Żelik to jest truskawka? Nie, cherry, wiśnia. Cherry to jest moje, to jest berry. Czyli, no, blueberry. Jakiś tak, i jest jeszcze... Lemon. Takie trzy szociki w żelku. No, a w ogóle ile to ma procent, te szociki? Bo tutaj nie jest. Ale to nie dużo, ma 13%. 13% na taki żel. No to jak wino. Dziękuję. To najgorszy smak chyba odczułaś. Bez smaku to jest totalnie. To jest najlepsze. A próbowałaś mojego? W ogóle one są mocne. No, jak no, ten ma 15%, więc to nie jest dużo. Dobra, dobra, lecimy. Jedziemy do Las Vegasowego Nowego Jorku. Ryan Little.
Hejka moi drodzy, ja właśnie montuję ten filmik i chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za jego oglądanie, bo jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że obejrzeliście go całego, bądź prawie całego. I co, razem z lunką, która leży na mojej nodze. Dziękujemy bardzo serdecznie, jeżeli chcecie więcej tego typu vlogów. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo to jest naprawdę dla mnie turbo ważne. Bardzo mnie to motywuje, a niewiele zostało do 150 tysięcy, także zapraszam bardzo serdecznie. I co? Buziak dla was i widzimy się już niedługo.